Bardzo lubię ten szybki zwrot akcji, jaki jest w tych dniach świątecznych. Tak się przyjęło, że dzisiaj jeszcze kontynuujemy to świętowanie z okazji właśnie przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. A ten zwrot akcji polega na tym, że dzisiaj w liturgii wspominamy pierwszego męczennika, świętego Szczepana. Szybko przechodzimy z tych wydarzeń, co do których mamy takie dobre i ciepłe skojarzenie, jakim jest Boże Narodzenie, do koloru czerwonego w liturgii i do tematu męczeństwa i oddania życia. Taki układ liturgiczny też pozwala nam też zrozumieć i przyjąć to, że Kościół nie chce jakoś manipulować nas, że też w historii zbawienia nie chodzi o to, żeby cały czas gdzieś fruwać pod sufitem i czuć się dobrze. Jest taka pokusa, żeby Ewangelię zrobić tak zwaną Ewangelią sukcesu, co gdzieś pojawia się w niektórych nurtach chrześcijaństwa. Wszystko musi się udać, każda choroba musi być uzdrowiona. Chrześcijanin to człowiek sukcesu. Nie, dzisiaj szybko schodzimy na ziemię i dzisiaj Słowo Boże i Jezus Chrystus nam przypomina, że pójście za Nim, tak, wiąże się też z odrzuceniem, wiąże się z prześladowaniem, wiąże się z tym, że mogą nas nienawidzić. I tak wielu chrześcijan dzisiaj tego doświadcza, również w naszym kraju. Bądźmy też dzisiaj myślami z Kościołem prześladowanym, z Kościołem cierpiącym, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. To jest też dowód na to, że Ewangelia jest żywa, że to, że Jezus Bóg przychodzi na ziemię i odnajduje sobie swoich wyznawców, swoich naśladowców, ma też swoje konsekwencje, ale w tym też jest wypełnienie właśnie słowa. Uczmy się też od tych chrześcijan, którzy oddają swoje życie za wiarę, miłości do Boga, aż po kres naszego życia. Módlmy się też o wytrwałość dla nas, kiedy może przyjdzie czas prześladowania, kiedy przyjdzie czas jakiegoś ucisku, tak żebyśmy nie zdradzili naszego Pana.